Tuwia Friedman całe swoje życie poświęcił jednej sprawie. Tropieniu hitlerowskich zbrodniarzy. Dzięki niemu 2000 z nich zostało ukaranych. W Argentynie odszukał Adolfa Eichmanna. Dopadł także zastępcę Himmlera, Obergruppenführera Wolfa oraz szefa warszawskiego gestapo, doktora Hanna. Zyskał przydomek łowca nazistów. On okazał się człowiek z charakterem samodzielnym, ambitnym. Jeżeli on w coś wierzy i chce coś zrobić, nie ma siły, która by wstrzymała go. Tadeusz Friedman to człowiek, który zawsze wojował. Przez wszystkie lata, całą swoją energię, całe swoje życie oddaje temu tematowi. On należy do tych nielicznych ludzi, którzy nigdy nie mogli, nie mogli zapomnieć, nigdy nie mogli się oddalić od tego, co się działo, i to ciągle w nich żyło. I to nie ma wiele takich jednostek na świecie. I think that Tadek is a man who we owe the Jewish people. Myślę, że Tadek jest człowiekiem, któremu my wszyscy, mam na myśli naród żydowski, zawdzięczamy wiele, jeśli chodzi o łapanie niemieckich nazistów. On również pomagał Niemcom przygotowywać procesy sądowe przeciwko zbrodniarzom wojennym z obozów śmierci. Przysyłał im dokumenty i materiały. Jest bohaterem, jest człowiekiem, któremu zawdzięczamy bardzo dużo. Nagrody, wyróżnienia, słowa uznania i gratulacje. Tu burmistrz Hajfy, kandydat Partii Pracy na premiera Izraela, nadaje mu tytuł honorowego obywatela miasta. Miasta, w którym mieszka i pracuje 50 lat. Tu działa założony przez niego Instytut Dokumentacji, wielkie archiwum żydowskiego Holokaustu i nazistowskich oprawców. Tysiące materiałów, zdjęcia, kopie, zeznania świadków, historie obozów koncentracyjnych i gett, historie masowych mordów i egzekucji, a także przeżycia tych, którzy otarli się o śmierć, stracili najbliższych. Tuwia Friedman do nich właśnie należy. Na pewno motywy, które doprowadziły do tego, że to on wybrał właśnie tą drogę życiową, na pewno jest wyrazem tego, co przeżył i tego, co widział, i uczuć, i potrzeby jakiejś wewnętrznej, duchowej, która nie dawała spokoju. Na plażę w Hajfie przychodzi często. To ulubione miejsce jego spacerów. Cisza, dyskretny szum fal sprzyja refleksji i wspomnieniom. Te najdramatyczniejsze wiążą się z okresem młodości. Urodził się w Radomiu. Ojciec miał drukarnię, matka była krawcową. Druga wojna światowa odmieniła życie całej jego rodziny. Ojciec zmarł na tyfus i z głodu.
matkę, brata i siostrę hitlerowcy zamordowali w Treblince. Tuwia pracował w niemieckim szpitalu wojskowym. W marcu 1943 roku wspólnie z siostrą uczestniczył w dramatycznym wydarzeniu. Udało im się dostać do transportu Żydów, którzy mieli zostać wymienieni na oficerów niemieckich. Autobusy nie pojechały jednak na dworzec kolejowy, ale na żydowski cmentarz w Szydłowcu. Była niedziela. Słońce było takie duże jak kolo do tego, czerwone, piękny dzień i trzeba umierać. I te ostatnie minuty życia takie były piękne i cudowne u tych ludzi, starszych ludzi. Trzymali się tego, jeszcze jedną minutę żyć i żegnali się i dziękowali za życie, wspólnoty, to i tego i idą, umierają. Siostra moja tak po cichutku zaczęła płakać i mówi, po co mnie to było, że ja ciebie tu doprowadziłem do tego. To ja mówię, słuchaj Bela, ja nie mam poczucia, że ja umrę dzisiaj. My dzisiaj nie umrzemy, bo ja już się o 5 rano modliłem się i mówiłem tą modlitwę, że mi się nic stać nie może. Musimy przeżyć tę wojnę. Moja Bela łapie mnie i tego wyskakamy piersi. I ona leci prosto do niego, a sesmani za nami i krzyczą, to on mówi, daj spokój, niecham. I ona przed nim mówi, przecież wie pan, że nie jesteśmy na liście. Skoczyliśmy tego, bo wierzyliśmy, że jedziemy do Palestyny na wymianę tych i to. A on krzyczy, Dummes Fräulein, ich habe Ihnen gesagt, to Sie sollen nicht darauf Sie haben nicht verstanden. Ty głupia, mówiłem ci, dałem ci znaki, żebyś nie poszła, pojechała, pojedziesz innym razem, nie mogę cię brać, nie jesteś na liście, nie zrozumiałaś teraz za późno. To ona mówi, przecież ty jesteś szefem życia i śmierci, co znaczy za późno, przecież widziałeś, co się stało. Uniknęli śmierci. Oficer SS dał się przebłagać. Drugi raz, by przeżyć, sam musiał zabić. Złapano go w miejscowości Szczęście, 30 km za Radomiem, gdzie szukał polskich partyzantów. Rano miał być rozstrzelany. Widziałem przy łóżku jego sztylet, z pochwą był sztylet, to niemiecki. To widziałem zawsze w filmach, jak romnią tu w tego gardło, no to jest to trup. To ja tak po maluśku, dlatego bez butów, doszedłem w ten sposób tak i uruszyłem ten sztylet jego i zacząłem wyjąć, nie mogłem. A mnie tak serce tak waliło tym, jak młotem. No to usiadłem jeszcze raz i pomyślałem, co frajer, będziesz, tu leży tego, ty umierasz, niech on umierze, umiera. Więc ja jeszcze za drugim razem tego wyciągnąłem z pochwy, wyciągnąłem jego bagnet i on leżał w ten sposób, a ja całą siłą, buch! Raz i tego by wstrzyknęło krew i on zaczął krzykać Hilfe, Hilfe i stał wysoki chłop jak tego. A ja tym sztyletem raz i diesel tylko mogę i on mnie obejmuje i mnie trzyma i pada ze mną na podłogę i krzyczy Hilfe, Hilfe i ile ja mogę to walę w brzuch i ile te, a jego krew na moim brzuchu, na moich rękach. Ukrywał się w ruinach radomskiego getta, a w styczniu 1945 roku, gdy w mieście pojawiły się pierwsze oddziały radzieckie,
chciał wstąpić do wojska i jechać na front. Zaproponowano mu jednak pracę w milicji. Kilka miesięcy później wyjechał do Gdańska, gdzie organizowano Urząd Bezpieczeństwa. Z Rosjanami weszliśmy do Gdańska. Gdańsk palił się. A my dojechaliśmy do sądu okręgowego i z drugiej strony była policja. Nazajutrz przyjechał Korczyński z zalogą, 20 osób ich było. Ja się u niego meldowałem, to on mówi, słuchaj, Jasiński, ty otrzymujesz czwarty tego. Przede wszystkim weź swoimi kolegami, szukaj nam budynek. Jasiński, pod takim nazwiskiem ukrywał swe żydowskie pochodzenie, znalazł siedzibę dla bezpieki. Budynek sąsiadował z sądem i więzieniem. Dziś niewiele się w tym miejscu zmieniło. Wspólnie z kolegami aresztował wielu oprawców z obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gestapowców i SS-manów ukrywających się w Gdańsku, a także biskupa gdańskiego Karola Marię Szpleta, przyjaciela Hitlera i Himmlera. Do dziś prześladuje go widok fabryki mydła z ludzi. Ale Gdańsk to także pierwsza miłość. Halina była sekretarką. Ja na nią się nie patrzyłem, bo mnie było w głowie zemścić się jak najwięcej na tych Niemców, bo mi zabili rodzinę i tak dalej. A ona zawsze tak, to dlaczego pan ze mną nie mówi, bo nie mam czasu. To by od 8 do 8 wieczór pracowałem tam. Później doszło do pierwszej randki. Mieszkali razem kilka miesięcy. Swoją tajemnicę Friedman wyjawił w kościele. Ona mnie zaprosiła do Mariackiego kościoła i tak dalej. I mówi, dlaczego ty nie klęczysz, dlaczego to i tak. To ja spowiadałem się, powiem, że jestem Jasiński, ale jestem Friedman. I ja chcę jechać do Palestyny, bo mnie tylko chciałem się znęcić nad Niemcami i tak dalej. Nie, ty się ze mną tego, ja chcę, żebyś zapoznał mojego ojca i mamy folwark w Orlowie i będzie ci dobrze, po co ci być Żydem? Zostały tylko wspomnienia. Do dziś nie zachowała się żadna ich wspólna fotografia. Friedman nie zna dalszych powojennych losów Haliny. Gdy w Polsce rozpoczęły się rozprawy z podziemiem politycznym, odszedł z UB, i przez Czechy trafił do Wiednia. Chciał ścigać zbrodniarzy hitlerowskich. W Wiedniu spotkał kolegów z Radomia i trafił na ślad sierżanta SS Konrada Buchmajera, który nadzorował masowe egzekucje w dystrykcie radomskim. SS-man przebywał w obozie dla internowanych niedaleko Salzburga. Za zgodą komendanta obozu zamieszkał razem z więźniami w obozowym baraku. Wytropił Buchmajera, aresztował, zabrał do Wiednia i przesłuchał. W czasie przesłuchania hitlerowiec płakał. I on płacze przeze mnie, ma trójkę dzieci, pośleć mnie do tego, do Radomia, to mnie powieszą i tak dalej. Daj mi szans, dam ci więcej tego od generała SS i tego majora, zastępca jego, gdzie, skąd oni pochodzą i tak dalej. To ich szuka, ja co, sierżanta SS. Dobra. I plakał i u niego te łzy padały na stół. Nie to, że miałem satysfakcję, że on mnie prosi o życie. Przecież on był mordercą, tak? Jednak jak mówisz z człowiekiem, nawet że jest mordercą i zaczyna plakać i to i tego, jakaś litość jest, była mi litość na żonę jego i trójkę małych dzieci. On sam dzieci brał i zabijał. A to jak chodzi o swoich dzieciach, to on już mnie prosi, żeby to...
Potem odnalazł przebywających także w obozie dla internowanych generała SS Kurta Bodhera i jego zastępcę pułkownika Bluma. Generał został osądzony i powieszony. Pułkownik tuż przed egzekucją popełnił samobójstwo. W maju 1946 roku Friedman spotkał się z człowiekiem o pseudonimie Arthur, szefem tajnej organizacji Hagana, zajmującej się nielegalnym przerzutem Żydów do Palestyny, która była wówczas pod okupacją wojsk brytyjskich. Pewnego dnia spotkałem Tadka Friedmana. Ktoś go do mnie przysłał. A on powiedział, że chce szukać kryminalistów niemieckich z miejsc, z których on pochodził. Powiedziałem, świetnie, to dobra okazja. Chciałbym stworzyć grupę młodych ludzi, którzy mogą kontynuować pracę i szukać kryminalistów w Austrii. Wiedzieliśmy, że wielu spośród Austriaków brało udział w Holokauście. Była jeszcze inna grupa młodych ludzi, która przybyła do Wiednia i mieli ten sam cel. Stworzyliśmy dużą grupę, która zajęła się dokumentowaniem zbrodni hitlerowskich. Pamiętam już pierwsze zebranie, Tadek, teraz skończyło się z Radomiem, teraz muszę szukać z całego świata z tych zbrodniarzy. No, on wybrał dobrego człowieka. To był ważny dzień w życiu Friedmana. Zadecydował o jego przyszłości. Został agentem wywiadu i utworzył grupę śledczą. 5 studentów z Polski, Rosji i Niemiec. Dołączyła do nich studentka medycyny Anna Gutmann. 3 lata później została jego żoną. W kilku pokojach w centrum Wiednia mieli swoje biuro. Zaczęli tworzyć archiwum. I tak Żydzi wypełniali ankietę. Gdzie spędzili okupację, jakich przestępstw byli świadkami, kto się ich dopuścił. Wszystkich wypytywali o najdrobniejsze szczegóły, one bowiem mogły być ważne w poszukiwaniu zbrodniarzy. To oni do mnie przyszli, mówią, słuchaj, ten z Kolumbii, co zabił Żydów, on się tu kręci, on jest oficerem. Porucznikiem, to ja jego znam, ja u niego buty czyściłem i tak tam, ja widział, jak zabijał tych i tych, ale mnie nie zabił, bo ja byłem jego służem i zawsze mu kupiłem to i tam, ale widziałem, jak zabijał. W jaki sposób pozostali się Żydzi Słodkowie? Szewców nie zabijali, krawców i jego kamarzyk, każdy, kto pracował dla Niemców, to Niemcy trzymali ich 2 lata, żeby ich obsłużyć, żeby im dać. Więc oni znali nazwiska i imię, z jakiego miasta, z jakiego kraju pochodzą. I oni byli najlepsi świadkowie. Odwiedzali urzędy i komisariaty, przekupywali tajniaków i urzędników, fundowali im paczki z czekoladą, papierosami i koniakami. Wymieniali informacje o zbrodniarzach hitlerowskich z inną grupą, którą kierował Simon Wiesenthal. Przeważnie on przyjeżdżał do Linzu i myśmy rozmawiali, albo myśmy telefonowali ze sobą, bo on się pytał, czy ja mam świadków przeciwko komuś, którym on się zajmuje i odwrotnie. To ja się pytałem, żeby we Wiedniu szukał świadków, że ja ich potrzebuję. To na tym to polegało. Wiesenthal złapał wielu wysokiej rangi oficerów hitlerowskich. 26 z nich stracono. A potem, gdy w Austrii zniesiono karę śmierci, kilkudziesięciu wymierzono wyroki dożywotniego więzienia. Wiesenthal jednak do dziś najbardziej pamięta Herminę Bronstein, SS-mankę z Majdanka. Ale żadna nie była taka okrutna. Jedna kobieta, dziecko,
zabrali ją z getta i ona czteroletnie dziecko dała do rucksaka. I przyszło do obozu, tak, z tym. To ona w pewnej chwili widziała, no, dziecko cztero czy pięcioletnie, to ona się rusza w tej, to ona strzeliła i zabiła. To były tyle świadkowie, mieli tyle do opowiadania o niej. Coś okropnego. W Wiedniu również rozpoczęły się poszukiwania Adolfa Eichmanna. To on kierował wywozem Żydów z całej Europy do obozów zagłady. Szukali człowieka, którego nikt z nich nigdy nie widział. Nie widzieli nawet jego zdjęcia. I learned that one of the aides of Eichmann, Dieter Wislicena, was in the prison. Dowiedziałem się, że jego współpracownik został zatrzymany w Bratysławie. Pojechałem do niego i przesłuchałem go. Ustaliłem nazwisko kierowcy Eichmanna. Znaleźliśmy go w Wiedniu i również przesłuchaliśmy. Powiedział, że zostawił Eichmanna w Pradze i nie wie, gdzie jest teraz. Podał nam nazwisko kochanki Eichmanna gdzieś w Lińcu. I w taki sposób udało się nam zdobyć jedyne zdjęcie Eichmanna. To było wyjątkowe zdjęcie. Eichmann wystrzegał się aparatów fotograficznych, bał się. Wiedział, co go czeka. Niestety, mimo wielu przesłuchań i wyjazdów w różne miejsca Europy, nie udało im się trafić na ślad Eichmanna. W 1952 roku zakończyła się misja szpiegowska Friedmana w Austrii. Nie do końca udana, bo wyrzucono go z wywiadu właśnie za to, że ściganie zbrodniarzy hitlerowskich stało się jego obsesją, przesłaniając inne zajęcia. Haifa. Piękne miasto położone na stokach góry Karmel w północnej części Izraela. Największy port morski i duży ośrodek przemysłowy. Tu zamieszkał wspólnie z żoną po przyjeździe z Austrii. Dlaczego w tym mieście? Żona, lekarz-okulista, dostała pracę w miejscowym szpitalu. On w Instytucie Pamięci Narodowej Yad Vashem. Dzień podobny do dnia. Rano wyjazd do instytutu, potem telefony, faksy, korespondencja, odpowiedzi na listy i kolejni zbrodniarze na celowniku. Dziś, mimo emerytalnego wieku, jest podobnie. Rano wyjazd, biuro, wieczorem powrót do domu. Yad Vashem nie zagrzał długo miejsca. Mimo to współpracownicy dobrze go wspominają. Należymy do tego samego pokolenia. I tyle razy w różnych okolicznościach żeśmy się spotykali. Kiedyśmy razem uczyli na uniwersytecie.
Potem często, jak były sprawy takie, wydania książki, uzyskania materiału, jakieś myśli o tym, jak podążać naprzód, jeśli chodzi o badania, tytuły prac, którymiśmy się zajmowali, no to był taki stały kontakt między nami. Pana Tuwie Fredmana ja znam od z górą 30 lat. Przez wiele lat byłem dyrektorem archiwum Yad Vashem. W tym okresie zaistniała bardzo ścisła współpraca między nami. I jednym z zespołów archiwalnych w naszym archiwum jest zespół materiałów niemieckich, materiałów źródłowych, zebranych przez niego jeszcze w okresie, kiedy prowadził ośrodek dokumentacji w Wiedniu. Są to materiały niezwykle ważne, niezwykle cenne dla badań broni hitlerowskich. Myślę, żeśmy zdołali sporo rzeczy razem dokonać. Szczególnie ścisła była współpraca w okresie procesu Demieniuka, ale wiadomo mi, że Tuwia Fredman wniósł ogromny wkład również do sprawy procesu przeciwko Eichmannowi. No właśnie, Eichmann. Schwytanie i postawienie go przed sądem było głównym celem Friedmana. Nie wszystkim to się podobało. Jedni mówili, to już przeszłość, inni, że skoro rząd Niemiec płaci odszkodowania, to niezręcznie jest wypominać zbrodnie sprzed wielu lat. Był osamotniony w swoich poszukiwaniach. Wspierała go żona, tak dobrym słowem, jak i finansowo. On sprzedawał kolekcjonerom oryginalne listy hitlerowskich dostojników, stare mapy i szukał sponsorów. Dotarł do dwóch rabinów, którzy pomagali Wiesenthalowi, ale odpowiedzieli mu krótko: dwóch bohaterów świat nie potrzebuje. Nie załamywał się jednak. Gromadził dokumentację z całego świata. Pisał. Sprawdzał wszystkie informacje. Wiele wzajemnie się wykluczało. Przełomem był list z niemieckiej prokuratury z Ludwigsburga, że Eichmann przebywa w Kuwejcie lub Argentynie. Wiadomość trafiła do mediów na całym świecie. On tymczasem próbował zainteresować sprawą premiera Ben-Guriona. O pomoc w spotkaniu z nim poprosił swego byłego szefa Artura. To ten najwyższy na zdjęciu. Słuchaj, Tadek, ja nie mogę wejść do Ben-Guriona, powiedzieć mu, że o Eichmannie, ale on nie chce o tym słyszeć. On już raz mi powiedział o przestępcach wojennych, nie chce wiedzieć, nie chce słyszeć. Że Tuwia Fredman, ten głupi, leci za przestępcami, niech lepiej, jest demokracja w Izraelu, ale ty mi nie przeprowadź do mnie, do niego. No. Nie. To on mi daje z powrotem, to no, mówi, ja nic nie mogę uczynić. A mnie raptownie łzy zaczęły padać, to mówię, na jaką cholerę ja 15 lat pracuję, jak już jest tak blisko, to ty mi mówisz, nie, rząd nie chce, Ben-Gurion nie chce. W połowie 1959 roku w Tel Awiwie odbywał się duży przedwyborczy wiec. Uczestniczył w nim premier Ben-Gurion. Friedman wystąpił z dramatycznym apelem do szefa rządu, mówiąc między innymi o tym, że Żydzi nie powinni zapominać o milionach ludzi, którzy zginęli w krematoriach. Jesteśmy to winni ich rodzinom. Ben-Gurion zanotował coś w notesie i kilka dni później Mossad otrzymał zadanie schwytania Eichmanna. Przełomem jednak w sprawie ujęcia nazistowskiego oprawcy był list, jaki dotarł do Friedmana od Lothara Hermana, Niemca z Argentyny. Pisał on, że jego córka przyjaźni się z Nikolausem Eichmannem, synem Adolfa. Choć nosi on w Argentynie nazwisko Ricardo Clement, w rzeczywistości jest poszukiwanym zbrodniarzem. One day Tuwia came to me and he showed me a letter. Pewnego dnia Tuwia przyszedł do mnie i powiedział, że dostał list od prawnika z Buenos Aires, Lothara Hermana.
który napisał mu, że zna adres Eichmanna w stolicy Argentyny i jest gotowy go ujawnić, jeśli zapłacimy mu 10 tysięcy dolarów jako nagrodę. Tuwia zaczął korespondować z nim i zwrócił się do Nauma Goldmana, który był przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów. Ten obiecał, że zapłaci te pieniądze, jeśli ten adres będzie prawdziwy. Okazało się, że Lothar Hermann był człowiekiem, który ujawnił adres Eichmanna w Buenos Aires. Nie miało to nic wspólnego z Mossadem i służbami wywiadowczymi, które także otrzymały podobną wiadomość, ale to Lothar Hermann wskazał adres Eichmanna. Do Argentyny pojechała 30-osobowa grupa pracowników Mossadu. Wynajęli willę i przez kilka dni obserwowali Eichmanna. Później został schwytany i przesłuchany. Jest załoga w El Alu, 6-8 ludzi, to wzięli jednego z załogi, poslali go do szpitala, że on chory jest i tak dalej, dali mu zastrzyk i tak dalej. I jego paszport i jego nazwisko ubrali Eichmanna tak samo. I dali mu zastrzyk, że niby chory. I zawieźli go autem na lotnisko. Więc sztymował. A ten, który niby był chory i Eichmann na jego miejsce, on pozostał się w Argentynie tydzień czasu i potem pojechał do Izraela. Cała operacja była na tyle tajna, że podróżujący tym samym samolotem minister kultury Abba Eban dowiedział się o wszystkim dopiero kilka dni po wylądowaniu w Tel Awiwie. Zdjęcia Friedmanna pojawiły się we wszystkich izraelskich gazetach. Czuł satysfakcję. Ujęcie bowiem Eichmanna to ukoronowanie kilkunastu lat pracy i poszukiwań. Rozpoczęły się przygotowania do procesu. After Eichmann was caught. Potem, gdy Eichmann został aresztowany, Lothar Hermann zwrócił się do Friedmanna i zapytał, gdzie moje 10 tysięcy dolarów. Friedmann poszedł do Goldy Meir i przekonał ją, że Lothar Hermann jest tym, który dał adres i Izrael zapłacił te pieniądze. Jak go złapali, to szef policji, on tu w Hajfie, on był tym szefem 06, co mieli zrobić akt oskarżenia i jechać w 18 krajów Europy, do Polski, do Czechosłowacji, do Francji, do
do Niemiec, do Austrii, do Norwegii, gdzie Niemcy byli, i brać materiał przeciwko Eichmannowi. A ja im dałem pierwszy akt, co to 500 stron i tak dalej, te wszystkie. I ja im dałem wykład na kilka miesięcy, na kilka godzin, jak działać, jak pracować. I ja im dałem do dyspozycji moje biuro i tam siedzieli, wzięli wszystkie. I na podstawie tego, to oni odzyskali 20-50 tysięcy dokumentów z tych 18 stron i także z Berlina, i także od Amerykan wzięli, od Nürnberg proces i tak dalej. I w ten sposób zaczęli zbierać materiał przeciwko Eichmannowi i tak dalej, ale ja byłem tym pierwszym. W tym teatrze, przystosowanym do potrzeb rozprawy sądowej, przez kilkanaście miesięcy przesłuchiwano Eichmanna i świadków z całego świata. Rozprawa miała momentami dramatyczny przebieg. Niektóre z osób składających zeznania mdlały. Eichmann nie przyznał się do winy. Uparcie podkreślał, że wykonywał tylko rozkazy. Człowiek, który kierował wywozem Żydów z całej Europy do obozów zagłady, został skazany na śmierć. To ostatnie zdjęcie Eichmanna, zrobione na więziennym spacerniaku kilka dni przed egzekucją. W tej celi więzienia w Tel Awiwie 1 czerwca 1962 roku o godzinie 2 został powieszony. Ciało spalono, prochy rozsypano w wodach Morza Śródziemnego. Dziś w pomieszczeniu, w którym Eichmann spędził ostatnie tygodnie swego życia, jest więzienna pralnia. Zainstalowano także kilka telefonów do użytku osadzonych. Friedman jest tu pierwszy raz. Wie, że niewielu z obecnych młodych ludzi odsiadujących tu wyroki zna nazwisko tego zbrodniarza. Nie wiedzą także, że tu stracono najbardziej znanego i największego izraelskiego więźnia. Chwila zadumy, refleksji i pytań, które nasuwają się w tym miejscu same. Co czuł Eichmann przed egzekucją? Czy czuł się winny lub współwinny śmierci milionów ludzi? Czy miał świadomość, za co został skazany? Czy żałował swoich czynów? A może godziny odosobnienia wywołały skruchę, której nie potrafił okazać w czasie procesu i przed ogłoszeniem wyroku? Na te pytania nie znajdziemy nigdy odpowiedzi. Wielką rolę odgrywał też w złapaniu Eichmanna, bo on miał różnego rodzaju ślady i świadectwa. I on w tej dziedzinie bardzo dzielnie pracował. Miał też przeciwników, miał też zazdrośników, jak tacy są, którzy mówili, że to, co podali, to nie jest ważne, jak to się znajduje w takich sprawach. Ale on był pod tym względem niezłamany charakter. On nie można było go wstrzymać. Miał taki zapał do tej pracy, że po prostu on innym udzielił też tego zapału. Be'ach tikon be'ach.
podróż wspomnień. Rodzinny Radom. Szanowanie, panowie z Radomia są tu? A, bo ja tu się urodziłem, ale jako Żydek. To przyjechałem tu zobaczyć tam, tym na szpitalnej. Na szpitalnej. Tak, na 9 u kaplarza, u Kozłowskiego. Pół tu na rynek pan tu mieszkał. O, teraz przyjechały, tak. Szpitalna 7 to... W tym domu tam się urodziłem. Teraz postawili nowy dom. W Radomiu nie ma już przyjaciół ani znajomych. Za miastem odnajduje świadka tamtych wojennych dni. Podczas okupacji niemieckiej. Tak jest. Od 40 do 45. Tak, tak. A najważniejsze w 42 roku, jak transporty Żydów z całej Europy przyjechali, przywozili tego do stacji Małkini. Tak. Nie było go tu w okresie wojny. Nie przeżył tego koszmaru. Zna jednak dobrze każdy obóz. Wysłuchał tysiące opowieści i zeznań ludzi, którzy tu czekali na śmierć. Tu hitlerowcy zamordowali jego matkę, siostrę i brata, krewnych i miliony rodaków. Poranne i wieczorne apele, głodowe racje żywnościowe, medyczne eksperymenty. Zna te baraki, komory gazowe, ten świat ogrodzony drutem kolczastym. Kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. W getcie Niemcy zamordowali 500 tysięcy Żydów. Dla Izraela i tożsamości narodowej Żydów powstanie w getcie ma znaczenie wyjątkowe. To państwo rodziło się w ruinach warszawskiego getta, w walce i krwi. Kraków, żydowski cmentarz. W tym mieście było duże getto, enklawa śmierci. Dziś Kraków kusi pięknymi zabytkami, wyjątkową atmosferą i artystycznym klimatem. Wita i zaprasza turystów. Wiedeń. Inny niż ten powojenny. Luksusowe sklepy, eleganckie samochody, uśmiechnięci ludzie. Budowle te same, ale elewacje bardziej kolorowe. Stare miejsca, znajome ulice. To po nich przechadzał się z przyszłą żoną. Wieczorne spacery, randki w kawiarniach. Mieszkał tu 8 lat. Schwytał ponad 200 hitlerowskich zbrodniarzy.
Szymon Wiesenthal ma swe biuro w centrum miasta. Łatwo tu trafić. Grupa Borysławia. Tak. To Drobicz. Tak, to jest. To Kolomeja, Stanisław, potem idzie stryj. Widzisz, ty wszystkich. Tak. Posłaliśmy na Sybir. I trzech z nich powiesili się w więzieniu, nie chcieli jechać na Sybir. Wspólnych tematów jest wiele, bo i cel ich działalności podobny. Tu masz korespondencję, co tyś do mnie pisał od 46. To specjalnie dla ciebie załatwiłem. Wziąłem to z Yad Vashem. Tak. Oryginału, zrobiłem ci fotokopię, żebyś miał, bo to dla ciebie tak. Nam nie wolno zapomnieć to, co było. I przez wszystkie lata do dnia dzisiejszego, cokolwiek ja robię, to idzie w tym kierunku nie zapomnieć. Dlaczego? Bo jeśli zapomnieć, to ono się może powtórzyć. Znów śmierć i tragedia wkradły się w życie Friedmana. Podczas nurkowania ginie jego jedyny syn. Kilka lat później umiera żona. Drugi raz w swym życiu traci najbliższych. Praca pozwala mu zapomnieć o dramacie. Nie zmienia swego harmonogramu zajęć. Rano wyjazd do pracy, powrót do domu późnym wieczorem. Bywa w Tel Awiwie, gdzie odwiedza znajomych, z którymi kiedyś pracował. Wspominają tamten okres, piszą artykuły do gazet, komentują wydarzenia polityczne, a także radzą się wzajemnie, pomagają, mówią o problemach osobistych, zdrowiu. Friedman angażuje się w akcję przeciwko uchwaleniu przez niemiecki parlament ustawy o przedawnieniu zbrodni hitlerowskich. Pytany o swój największy sukces, to obok ujęcia Eichmanna, podkreśla właśnie walkę przeciw tej ustawie. Jedzie do Jerozolimy, nie tylko stolicy Izraela, centrum politycznego, ale również religijnego. Mobilizuje posłów z Knesetu, przekonuje, uświadamia, przedstawia argumenty. Rozmawia z premierem Beginem, leci do USA i wspólnie z senatorem Javitzem nakłania amerykańskich kongresmenów, by uchwalić przesłanie potępiające niemiecki projekt. Odwiedza Bonn, uczestniczy w posiedzeniu parlamentu. Udaje się. Projekt ustawy zostaje odrzucony 35 głosami. Tych zbrodni nie można i nie da się zapomnieć. Friedman z takim samym zapałem, uporem i determinacją, z jaką łapał niemieckich zbrodniarzy, dziś organizuje na uniwersytetach i szkołach wystawy i prelekcje. Często bywa na Uniwersytecie w Haifie. Tutejszej bibliotece przekazał wiele ważnych dokumentów i książek. Rozmawia z młodymi ludźmi i opowiada o tym, co spotkało naród żydowski w okresie II wojny światowej. Opowiada o łapankach, obozach zagłady, komorach gazowych i gettach. Mówi o głodzie, strachu i śmierci. Każdy w Izraelu, każdy Żyd w Izraelu wie, że myśmy zgubili 1/3 narodu. Znaczy było 18 milionów Żydów przed wojną, po wojnie się zostało 12. To ludzie wiedzą, że to było 6 milionów, ale Friedman wchodzi do szkoły i mówi z ludźmi i opowiada, jak to było. Znaczy jest
ludziom jest bardzo ciężko rozumieć wielkie, wielkie numery. Człowiek może liczyć do 10, 20, 30, 100, ale kiedy się mówi o milionach, to jest bardzo ciężko sobie wyobrazić, co to jest. Wnukowie, ludzie szkoły powszechnej nie wierzą, nie rozumieją, a z gimnazjum nie wierzą. Ale tragiczna jest nie tylko historia. Współczesny Izrael to również zagrożenia i dramaty. Friedmanowi towarzyszą one przez całe życie. Mimo zamachów terrorystycznych, akcji zbrojnych, wszyscy chcą i starają się żyć normalnie. Pracują, uczą się, grają w tenisa. Mimo swych 81 lat jest w bardzo dobrej formie. Codziennie biega, pływa, nie zawsze sam. W ośrodku rekreacyjno-sportowym w Hajfie ma wielu znajomych, którzy podobnie jak on lubią sport i ruch. Jak ja pracuję, to ja żyję. Ja nawet nie wiem, że mam 80 lat, z tego powodu, że tyle jeszcze mam pracy, żeby wykonać, to u mnie dzień jest za mały. Takie było całe jego życie, wypełnione pracą. Teraz zasłużenie odbiera nagrody i podziękowania. Zapraszają go władze i różne organizacje. Często mówi o tym, co przeżył, o długiej drodze, jaką pokonał, by znaleźć się w Izraelu i motywach swych działań. Najpierw była to chęć zemsty, później ukaranie winnych. Teraz chodzi mu o pamięć. Pragnie, byśmy wszyscy nie zapomnieli o tym, co wydarzyło się w czasie największej ze światowych wojen. Duvia Friedman. He's a senior citizen in the city of Haifa and he deserves all what he deserves, the best. Ja myślę, że on jest prawdziwy bohater żydowski. My jego lubimy, dlatego że on nie szuka, jak się nazywa te panele, na nie być oficerem albo generalem. On chce tylko jedno, żeby ta przeszłość, ta tragedia, co była od 1939 roku do 1945-1946, żeby nikt nie zapomniał. Ja znam pana Tuwia, ja myślę, 45 lat. Ja znam jego jako patriota. On jest patriotem polskim, on jest też patriotem żydowskim. Skromny, widoczny, spokojny, jaka siła wewnętrzna w nim jest.